celem było także próba odregulowania czy otwarcia dyskusji czy debaty w Polsce na kilka ważnych, odnośnie kilku ważnych kwestii, bo uważam, że największym sukcesem, notabene, Platformy Obywatelskiej nie jest to, że ona wygrała wybory i rządzi w Polsce, ale też założyła rygiel i szereg poglądów, które zaraz będę na przykładzie mówił, na czym to polega. Szereg poglądów nie mogą być artykułowane, bo są z mety dezawuowane i odcinane jako propisowskie, tak? To jako kraj dochodzimy na tym gorzej po prostu, tak? Bo nie mamy naturalnego przepływu zderzenia się na argumenty, tylko następuje domknięcie tej debaty i poniekąd mniejsza paleta do wyboru przed obywatelami. Podam przykład być może otwartych funduszy emerytalnych, które tylko tam jest kilka linii w książce, ale to jest bardziej aktualny temat. W lutym opozycja zaproponowała, ażeby można było dokonywać wyboru, ażeby obywatele mogli dokonać wyboru tak zwanego drugiego filara emerytalnego pomiędzy OFE a ZUS-em. Tak jak mogli to dokonywać wyboru w 1999 roku. W momencie, kiedy wchodziła reforma emerytalna, to szereg roczników, ludzie powyżej 30 roku życia, mogli decydować, czy tą część składki chcą do OFE, czy do ZUS-u. I zostało to zaproponowane, ażeby dzisiaj przywrócić tym nowym rocznikom, ludziom, którzy zaczynają pracę, możliwość decyzji, czy chcą całość składki przeznaczać do otwartych funduszy emerytalnych, czy do OFE. No i to zostało odrzucone z mety i to bez dyskusji merytorycznej. Ja pamiętam wypowiedź senatora Radeckiego i wówczas jeszcze senatora Misiaka Platformy, że to jest analfabetyzm ekonomiczny i bęc. Czas pracy została załatwiona sprawa, no ale co mamy po kolejnych 90 miesiącach, tak? Już nie, rząd nie wyszedł z propozycją, żeby ludzie chociaż mogli sobie wybrać między OFE a ZUS-em, ale to, że on za nich wybierze, że ta składka do OFE będzie niższa o połowę i zostanie przeniesiona do ZUS-u, oczywiście pod presją stanu finansów publicznych, tak? Czyli o ile jeszcze pierwsza ta koncepcja mogła zakładać, że tak, mówimy do sektora otwartych funduszy emerytalnych, wprowadzamy swobodę wyboru, taką jak było 10 lat temu, będziecie musieli walczyć, poprzez stopy zwrotu z inwestycji, które zaproponujecie ludziom, tak? I będziecie musieli walczyć poprzez prowizje, które pobieracie. A OFE, to jest bardzo ciekawe, bo jest ich kilkanaście, ale ze względu na obowiązek przynależności przez wszystkie osoby, które wchodzą na rynek pracy, właśnie 400 tysięcy nowych członków Polaków co roku, pobierają maksymalne, ustawowe, dozwolone prowizje 7%, tylko jedno OFE, Allianz pobierało niższe, a wszyscy pozostali wyrównali do góry, tak? Czyli żadnej konkurencji. Ze stopami zwrotu też jest dłuższa decyzja, ponieważ one dramatycznie spadły na skutek kryzysu. Ale ten przykład pokazuje, że to co nastąpiło częściowo w Polsce, to jest taka zatyczka wizerunkowa, na ile zapracowana, na ile nie, to jest inna sprawa, tak? Ja